trenerze, ten początek sezonu absolutnie nie zwiastował tego, co się nastąpiło teraz. Mistrzostwo Polski, trenera po raz szósty, to będzie takie najpiękniejsze czy najtrudniejsze do zdobycia? No to ostatnie zawsze takie świeże, nie? Także dużo emocji, bardzo dobra gra. Chłopacy naprawdę zasłużyli na to mistrzostwo, walczyli do ostatniej reszty sił. 14 meczów w playoffach, półfinał, finał, to chyba historia, nie wiem, jeżeli pamięta, polskiej ligi. A bardzo chcę podziękować zawodnikom wszystkim, bardzo chcę podziękować profesoru Filipiakowi za to, że stworzył takie warunki, że po prostu pomógł nam, kibicował nam i w Tychach, i w tym ostatnim meczu w Sanoku, i tutaj. Także bardzo dziękuję oczywiście i wiceprezesowi panu Tabiszowi Jakubowi tak samo za wsparcie. Je to wspólne dzieło klubu. Dziś mecz zakończony wynikiem 2-1. Jak Tyszanie strzelili gola kontaktowego, to stanęło panu serce? Bał się pan, że to może się jeszcze coś zmienić? No, to, że razem gadamy, to widać, że mi nie stanęło serce, nie? No ale wiedział jsem, że będzie ciężko, że nie będzie łatwo, że będzie ciężko a że po prostu musimy nasze umiejętności zrealizować, a taktykę, abyśmy to utrzymali. Utrzymali na pięciu aż do ostatniej sekundy i kibicom bych chciał podziękować, którzy stworzyli dzisiaj fantastyczną atmosferę. To szóste mistrzostwo trenera i jedenaste Krakowi jest o tyle wyjątkowe, że otwiera nam przepustkę do Hokejowej Ligi Mistrzów. Trener już o tym myśli, o tym jako wyzwaniu? Nie, bardzo się cieszę, że klub, pierwszy polski klub w historii będzie Komar Krakowia grać Ligę Mistrzów, ale nie zastanawiam się w ogóle o tym, jak będzie, co będzie. Teraz świętujemy mistrzostwo.